up when the sun comes down and the light falls on my head. Hejka, witajcie w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was open boxa czerwcowego Shiny Boxa. Jest to dość wyjątkowy odcinek, ponieważ po pierwsze w tamtym miesiącu open boxa dla Was nie nagrałam, ponieważ miałam zepsuty komputer, a po drugie Shiny Box teraz obchodzi swoje trzecie urodziny i z tej okazji, a także takiej, że na kanale wybiło 70 000 subskrypcji, mam dla Was rozdanie z tym czerwcowym pudełeczkiem. Także jeżeli chcielibyście je zdobyć, to zostańcie ze mną do końca, a teraz zapraszam Was na open boxa. W tym miesiącu według mnie pudełeczko ma fantastyczny wygląd, to są takie moje ulubione połączenia kolorów, no i jeszcze jest babeczka, a kto nie lubi babeczek? I jeszcze wnętrze jest w babeczkach. I co my tutaj mamy? Oczywiście uloteczki. Tym razem dostajemy jakiś kod dostępu do diety, a także rabat 6% na soczewki kontaktowe. Także mi się to raczej nie przyda, ale nie ubolewam, ponieważ najbardziej interesuje mnie zawartość pudełeczka, która akuratnie wypisana jest na tej ulotce. I w urodzinowym pudełeczku otrzymujemy 6 kosmetyków. Tak, 5 plus 1 jest gratisowy. Oj, 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 muszę porwać to. Oj, 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 oj. Papier do kosza idzie na dno. To jeszcze nie koniec ulotek. To jest właśnie ten gratis, czyli próbki kremów BB z firmy Skin79. Ja już o tych kremach słyszałam, to są kremy azjatyckie, także cieszę się, że będę mogła je tutaj przetestować. No i widzę, że tutaj malutko tego kremiku, no ale może na raz czy dwa razy wystarczy. I lecimy z pierwszym kosmetykiem. Jest to serum stymulujące wzrost rzęs z Magic Lash, które kosztuje 100, więc łohoho, wysoka cena, chyba nikt nie zaprzeczy. I to jest właśnie jakaś taka odżywka na naturalnych składnikach i kwasie hialuronowym. Gwarantuje odbudowę i upiększenie rzęs. No ja o swoje rzęsy dbać lubię, ponieważ one są gęste, ciemne, długie i nie chciałabym, aby nagle ich stan się pogorszył. Także z wielkim zaciekawieniem te serum będę testować, czy faktycznie ono jakoś dobrze na te nasze rzęsy działa i czy opłaca się wydać te 100 zł właśnie na te serum. Kolejna rzecz jest to mgiełka do ciała i twarzy z firmy Apis, która kosztuje 24 zł. Jest taka delikatna mgiełka o pewnie jakimś ładnym zapachu. Ja mam tą z wodą różaną i ekstraktem z dzikiej róży. O! Ładnie pachnie, taki bardzo delikatny zapach, ale już czuję, że to może być niezły kosmetyk właśnie na lato, aby jakoś tak się odświeżyć. Ona tutaj ma, wiecie, odprężać, relaksować, więc ciekawe obietnice producenta, ale interesujący kosmetyk, więc na pewno będę go w czasie lata używać. I kolejna rzecz, jest to dzień do powiek wypiekany terakota z Glazel. Już po raz kolejny markę Glazel w pudełeczku Shiny Box znajdujemy. Ja już mam kilka rzeczy z tej firmy. I ten cień, no tani nie jest, bo kosztuje 30 zł. No i ja mam taki kolor fioletowy, no więc nie dla mnie, bo ja jeżeli już używam cieni, to tylko jakichś takich beżowych, żeby one się zbytnio nie wyróżniały. No więc ten komuś oddam, będzie czekał na przyszłego swojego właściciela, no bo nie jest dla mnie, ale ogólnie gdybym się jakoś mocno malowała, gdybym, wiecie, szalała, imprezowała i takie fioletowe cienie byłyby na topie, no to pewnie bym się z tego powodu cieszyła, ponieważ cień, no, ładnie wygląda, no taki, wiecie, ciekawy, błyszczący, dla imprezowiczek. I następna rzecz jest taka dość dziwna dla mnie, taka niespotykana, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Jest to masełko do skórek Silker. Masełko, które właśnie ma jakoś chyba te nasze skórki zmiękczać, nawilżać i natłuszczać. O! No ja nie wiem, powiem wam, że w ogóle nigdy nie słyszałam, żeby coś takiego było, że po co nam to? No ale skoro jest, to chyba ludzie coś takiego potrzebują. I tutaj widzę, że całkiem w sumie ładny ma skład te masełko, więc ono chyba będzie tak odżywczo działać. Tutaj chyba go nie otworzę, no właśnie, bo ma sreberko, a nie chcę go otwierać, bo wątpię w sumie, że będę go używać. Też powędruję do kogoś na prezent, no bo no ja nie wiem, ja chyba aż tak bardzo o swoje paznokcie nie dbam. I ostatnia rzecz jest to coś, co bardzo mnie cieszy, ponieważ ja już od dłuższego czasu wyczekiwałam w Shiny Boxie peelingu do ciała i to jest właśnie peeling algowy z firmy Lila Mai, który kosztuje 51 zł, ale za trochę większe opakowanie, ponieważ my mamy 50 ml, a on te 51 zł kosztuje za 120. Mega się cieszę, że właśnie tutaj ten peeling się znalazł w tym pudełeczku. Tutaj widzę, że on ma właśnie ładny skład, ten peeling, więc na pewno przyjemnie będzie mi się go używać. O, i ten nie ma sreberka. Pachnie faktycznie algami. No tak morsko, jakieś minerały, więc jestem ciekawa, jak to tutaj na skórze będzie się sprawdzać, czy będzie ją jakoś tak właśnie oczyszczał, czy wygładzał. No wątpię, że będzie to wydajny peeling, no bo jednak jego opakowanie jest dość małe, no ale zobaczymy, bo to różne niespodzianki mogą się dziać. I to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o moje pudełeczko, a teraz czas przyszedł na te wasze. Właśnie z okazji urodzin Shiny Boxa, ale także 70 000 subskrypcji na moim kanale, za które serdecznie wam dziękuję, bo gdyby nie wy, no to przecież tych subów by nie było. Mam właśnie dla was te czerwcowe pudełeczko i ono wygląda tak jak te moje, które wam przed chwilą pokazałam, ale są również dwa gratisy, ponieważ wybaczcie, to było dość nieuprzejme, ale ja sobie podejrzałam, co wy tam jeszcze dostaliście, ponieważ wasze pudełeczko było cięższe od mojego. No i wy jeszcze w gratisie dostajecie te rzeczy, które były prezentami dla członkiń klubu VIP i dla zamówień subskrypcji, czyli krem do rąk z limonką i miętą oraz peelingujący żel pod prysznic z DAW. Także obu tych prezentów strasznie wam zazdroszczę, no ale to wy na nie zasługujecie, a nie ja. I jakie są zasady tego rozdania? No przede wszystkim musicie być subskrybentami mojego kanału, a pod tym filmikiem w komentarzu oprócz swojego maila, abym później mogła się z wami jakoś skontaktować, napiszcie mi, jak wyglądałyby wasze wymarzone urodziny. Macie czas do 1 lipca, a ja później wybiorę najbardziej kreatywną odpowiedź, która wygra to pudełeczko. Cały regulamin znajdziecie w opisie, także tam was odsyłam, a dzisiaj się z wami żegnam. Pudełeczko mi osobiście się podoba, może nie było ono jakoś bogate, jeżeli chodzi o ilość, ale dobrze, że właśnie tutaj Shiny Box nie idzie na ilość, tylko na jakość, także ja jestem całkiem zadowolona. Kosmetyki są dość interesujące, zobaczymy, jak się będą sprawdzać. I to by było na tyle. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!